A co mam zaśpiewać? Najlepiej refren. Nie, nie no, wstydzę się ciężko. Może żona? Żona lubi. Anka! Chodź, zaśpiewasz hymn. Ale o co chodzi? Trzeba zaśpiewać refren hymnu. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. 6 stycznia, w dniu Epifanii Trzech Króli, ten hymn pierwszy raz zabrzmi oficjalnie na Rynku Krakowskim. Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Dzisiaj mamy taki wspaniały dzień, ponieważ poznaliśmy hymn Światowych Dni Młodzieży. Będziemy mogli z pieśnią na ustach iść aż do 2016 roku i sławić Pana tymi słowami. Chciałabym, żebyśmy robili to wspólnie, żebyśmy to robili dobrze i żebyśmy to robili razem. Hymn jest w istocie zaproszeniem skierowanym do młodych ludzi. Ufam, że to zaproszenie zostanie z entuzjazmem przyjęte przez młodych całego świata i przybędą do Krakowa, by doświadczyć tutaj, w stolicy miłosierdzia, miłości Ojca, które się nigdy nie kończy. Pan Syna krwią zmazał wszelki dług. Syn z grobu żywy wstał. Panem jest Jezus, mówi w nas Duch. Niech to widzi świat. Błogosławieni miłosierni, albowiem On miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni, albowiem On miłosierdzia dostąpią. Tak, inspiracją do napisania hymnu było moje marzenie, jakieś takie marzenie ściętej głowy, które miałem od 14 lat, kiedy żyjąc sobie spokojnie na Podbeskidziu usłyszałem hymn Światowych Dni Młodzieży w Rzymie. Każdy Światowy Dzień Młodzieży ma własny hymn. Staraliśmy się, aby i ten dzień, który nas czeka w przyszłym roku już, miał właśnie taki hymn Światowych Dni Młodzieży, żeby on odpowiadał i treści tych dni w Krakowie, i równocześnie, żeby odpowiadał młodzieży. Żeby młodzież jednoczył, bo każdy hymn jednoczy.